Tytuł kursu: Elementy planu medialnego. Moduł pierwszy. Plan medialny w zarządzaniu reklamą. Temat: dobór nośnika reklamy. Szymon przygotowuje kampanię reklamową dla nowo powstałego spa Twój Czas w Warszawie. Zastanawiam się nad doborem nośnika reklamy, którą już nagraliśmy. Przede wszystkim weź pod uwagę zasięg oddziaływania nośnika, jego sugestywność oraz częstotliwość oddziaływania. Jak duży masz budżet? Na całą kampanię 220 tysięcy. Zastanawiałam się, aby zamieścić reklamy w telewizji. Jak wiadomo, posiada największą spośród mass mediów siłę społecznego oddziaływania. Ponadto reklamy telewizyjne mają bardzo wysoką zdolność kształtowania potrzeb i popytu, ale obawiam się, że koszty mogą być zbyt wysokie. Na pewno mogłabyś zamieścić niedrogo reklamę w magazynach dla kobiet, albo zastanowić się nad artykułem sponsorowanym w którejś z rubryk Zdrowie i Uroda. Fakt, nie pomyślałam o tym. A co z reklamą zewnętrzną? Inwestować jedynie w billboardy? Billboardy też, ale ciekawym rozwiązaniem będzie reklama ruchoma, umieszczana na środkach transportu publicznego czy na samochodach. A może na balonach? To też jest reklama zewnętrzna. Pewnie, że tak. Dobry pomysł. Kasiu, zerknij na ten diagram, który przedstawia media, które najbardziej skupiają uwagę konsumentów. Może to pomoże Tobie w końcowym doborze nośnika reklamy. Okej, to ja biorę się za przygotowanie planu mediów. Muszę uwzględnić nie tylko, jakie media zostaną wykorzystane w kampanii, ale również jaka będzie zakładana skuteczność kampanii mierzona wskaźnikiem GPR oraz jaki będzie harmonogram umieszczania reklam. Czeka mnie sporo pracy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.